Witam wszystkich. Jestem właśnie w miejscowości Vlora w Albanii. Razem z Aną przyjechaliśmy tutaj z okazji naszego honeymoon, ponieważ wzięliśmy ślub, który odbył się 28 sierpnia. Wzięliśmy ślub cywilny, kościelny. Byliśmy w rodzinnej miejscowości, skąd Ana pochodzi, w Czernateść. Przyjęcie odbyło się w Buzo i w poniedziałek, zaraz po tym weekendzie, w którym braliśmy ślub, wyruszyliśmy pierw do Bukaresztu, żeby przepakować nasze rzeczy, a później właśnie tutaj do Albanii. Z tym, że w Bukareszcie byliśmy dosyć późno i zanim wszystko zorganizowaliśmy sobie, to był wieczór i nie chcieliśmy też tak jechać bardzo nocą. Zatrzymaliśmy się na postój w Bułgarii, w Sofia. W ogóle, żeby wjechać do Bułgarii, to musieliśmy zapłacić za przejazd mostem przez rzekę Dunaj i wykupić winietę. Tutaj wam gdzieś napiszę ceny, ile co kosztowało, bo nie pamiętam, a nie chcę się pomylić. I później rano z hotelu w Sofii wyjechaliśmy właśnie dalej w kierunku Albanii. Przejechaliśmy przez granicę do Macedonii. W ogóle to były takie trochę hece, ponieważ nie mogliśmy wjechać do Macedonii i nie chcieli nas puścić, ale nie ze względów jakichś tam wiadomych, o których się teraz mówi, tylko z tego względu, że nie mieliśmy wydrukowanego ubezpieczenia na samochód. Mieliśmy go zapisanego na mailu. No i był problem z tym, że nie mieliśmy go fizycznie. Powiedzieliśmy, że może wydrukujemy sobie gdzieś tutaj. Nie, bo musi być na oryginalnym papierze. No i celnik straży graniczny się nie zgodził i wtedy powiedział, że musimy wykupić takie ubezpieczenie na terenie Macedonii. Tam było takie biuro, była taka pani, która sprzedała nam to ubezpieczenie. Kosztowało ono dosyć drogo, bo 50 euro, ale słońce mi teraz przyświeca tutaj. Jest w ogóle tutaj pięknie, tego też wam chciałem to powiedzieć. Za mną przepiękny widok na morze. No i tak, wykupiliśmy to ubezpieczenie, 50 euro, to trochę duża cena, ale na 15 dni, ważne na terenie Macedonii. No i w końcu udało nam się przekroczyć granicę. W samej Macedonii drogi były takie trochę kiepskie, cały czas była jakaś tam droga w remoncie, którą jechaliśmy. Mieliśmy też dwie sytuacje, o których zaraz powiem, ale jeszcze odnośnie dróg w samej Macedonii, to płaciliśmy za przejazdy autostradą. Były autostrady, autostrady były fajne, można powiedzieć, i przejazd tam przez autostradę był przez bramki. Przez jedną bramkę przejazd kosztował w granicach 1 euro. Można było płacić w euro albo w tej walucie tam lokalnej. No i tych bramek było bardzo dużo, bo przejechaliśmy przez samych 7 bramek, żeby przejechać przez Macedonię. Mieliśmy też właśnie, tak jak już wspomniałem, dwie sytuacje. Jak już wyjechaliśmy z ostatniej bramki, byliśmy tam blisko granicy z Albanią, to zatrzymała nas policja za przekroczenie prędkości. To nie było jakieś spektakularne przekroczenie prędkości, ponieważ było 60 km na godzinę ograniczenie, a ja jechałem 76. Także no, umówmy się, to było takie no, lekko ponad normę. Policjanci nas zatrzymali. Ja im poprosiłem, żeby mi dali jakiś tam podgląd z fotokamery, że ja faktycznie przekroczyłem tą prędkość, bo ja nawet nie byłem pewien, że jechałem zbyt szybko. Tak? No, nie miałem takiego wrażenia, tak? Także udostępnili mi nagranie, no, że jadę 76, no i że będzie mandat, tak? W ogóle policjanci nie rozmawiali też po angielsku, używali Google translatora, żeby powiedzieć dwa słowa. No i okazało się, że zapłaciliśmy mandat 10 euro, także to nie było nie była zbyt duża kara. I później jeszcze nawet jak
ten policjant wręczał nam ten mandat, to Anna powiedziała, ale to jest tak, że wy zawsze zatrzymujecie obcokrajowców, a jeśli chodzi o lokalnych ludzi, to ich nie zatrzymujecie pewnie i to tak zawsze wszędzie jest. I później, jak on już ten policjant mi wypisywał ten mandat, to rzeczywiście ja zauważyłem, że już ten drugi, bo ich było dwóch, ten drugi zaczął odczytywać z tego fotoradara następne samochody i przejechał jeden samochód 78 km na godzinę i przejechał, nie? I ja mówię do tego policjanta, to jak to jest? To ja jechałem 76, a ten jechał 78 i go nie zatrzymaliście, bo co, bo jest z Macedonii? A jemu się głupio zrobiło, zaczął się śmiać i następny, który jechał tam no też na praktycznie 78, no to go wziął, zatrzymał, ale nie wiem, czy ten kierowca dostał mandat, czy tylko upomnienie. No to nie jest tak, że ja chciałem namawiać, żeby policja karała kogoś specjalnie, bo ja zostałem ukarany. Po prostu, żeby była też jakaś sprawiedliwość. Nie dlatego, że my jesteśmy obcokrajowcy, to można z nas ściągać pieniądze i nas karać, bo my sobie tak przyjechaliśmy. Przyjeżdżamy przez Macedonię, nie? Takie jest moje założenie. No i taka była właśnie ta sytuacja z policją. Nie chcę też tak długo przeciągać tego wstępu, bo to jest cały taki wstęp, który chciałem nagrać odnośnie Albanii. Jeszcze jedna sytuacja była, jakbym psa mało rozjechał, bo mi wyskoczył pod koła, ale udało mi się go ominąć, przyhamować. A i byłbym zapomniał, że jeszcze jechaliśmy przez Macedonię, to nam wyjechało auto na czołowe zderzenie zza zakrętu. No była to naprawdę sytuacja mrożąca krew w żyłach, ale jakoś tak udało mi się opanować samochód, miałem duży refleks i ominąłem ten samochód tak, no trochę poboczem, tak? Także no, mieliśmy szczęście, że nic się nie stało w tej Macedonii. Od samego początku były tam jakieś przygody. I co więcej, no i później jechaliśmy do Albanii, przekroczyliśmy granicę, nie było żadnych problemów. W Albanii już nie były drogi płatne, tutaj można jechać normalnie, nic się nie płaci. Jedyne co, to autostrady są z ograniczeniem prędkości do 110, także tak wolno się jechało też przez tą Albanię, dużo przez góry. Początkowo tej autostrady to tam było tylko tak trochę, pod sam koniec do Vlora. No i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o drogę. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. A tymczasem chciałem wam pokazać, jak wygląda nasz pokój. Zrobiłem nagranie poprzedniego dnia. To było jedyne, co udało mi się nagrać, bo już byliśmy zmęczeni, a było warto po prostu pokazać, jak wygląda nasze zakwaterowanie, nasz pokój, jak został przygotowany z okazji naszego honeymoon. Zapraszam was, zobaczcie, jak wygląda pokój i w ogóle zapraszam na dzisiejszy odcinek z Albanii. Tak wygląda nasze zakwaterowanie, do którego przyjechaliśmy na nasz honeymoon. Anna, proszę zaświeć światło. O, teraz będzie lepiej widać, jak ładnie tu mamy przygotowane. Atmosfera taka. Płatki róż, balony, szampan przygotowany dla nas specjalnie. No idziemy zwiedzać w ogóle zakwaterowanie, jak wygląda. Już tu zaświecimy światło też. Ale mamy ładne łóżko. Patrzcie się. I w kształcie serca tutaj też wszędzie. Płatki róż. Jejku, jak ślicznie. Ale jestem zaskoczony. Ja o tym nic nie wiedziałem. To wszystko musiała zorganizować Anna. Jeszcze teraz tutaj przejdziemy do łazienki. Tutaj właśnie Anna się uśmiecha. Tak. Buziak. O, tutaj w ogóle jaki piękny ten hotel jest. Popatrzcie się. Tu mamy jakąś taką szafkę, ręczniki, tam czajnik, kubeczki. Zaraz pójdziemy też na balkon, ale tutaj jeszcze zobaczymy szybko łazienkę. Oj, taka łazienka, ale super łazienka. O, włączyłem z wentylacją, ale to nie ma znaczenia. I tak mnie będzie słychać. Super.
I teraz Anna otwiera tam roletę. Trochę stukło. I idziemy na balkon zobaczyć, jak wygląda na balkonie. Patrzcie się, jaki mamy widok tutaj w Albanii, na morze, z naszego hotelu. Hotel nazywa się Anna Bellamy, tak? Bellamy Hotel. Ale pięknie, naprawdę super, popatrzcie się. Zjedliśmy śniadanie w hotelu. Wszystko było świeże, bardzo dobre. Tam nawet pani nam pokazała, miała przygotowane takie dżemy, które były zrobione przez nią, także produkty domowej roboty. Było także masło, które pani sama zrobiła. No i takie różne inne rzeczy typu ser, wędlina, jajecznica, jakieś tam kiełbaski takie gotowane. Jutro wam pokażę, jak to śniadanie wygląda. Dzisiaj go nie filmowałem, tak chcieliśmy sobie zjeść trochę w spokoju i nie chcę też tak cały wyjazd tylko spędzać z tą kamerą, trochę chcę się też za nami nacieszyć nami, więc nie będę tak dużo filmował podczas całego wyjazdu, no ale oczywiście chcę zrobić jakieś filmy, żeby pokazać, jak tutaj jest w Albanii, jak spędzamy też czas razem. Co więcej, teraz jesteśmy na plaży. Tutaj jest taka plaża przy hotelu, dosyć kamienista. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo akurat teraz zrobił się duży wiatr. I ta plaża jest taka dzika. To znaczy, nie jest tu nic zagospodarowane, nie ma żadnych parasolek. Akurat chcieliśmy tutaj zobaczyć tą plażę, od tego miejsca zacząć. Tutaj chcemy trochę pobyć i po południu wybierzemy się gdzie indziej, w inne miejsce. Jeszcze chciałem dodać jedną taką rzecz. Jakie są wasze przemyślenia, ponieważ w nocy była taka sytuacja. U nas tam w pokoju obok, za ścianą było słychać taką parę, która kłóciła się bardzo. Ci ludzie byli z Rumunii, jak się okazało. Było słychać, jak się kłócą. Bardzo głośno się zachowywali. I Anna poszła do nich w nocy pukać tam. Ja zresztą poszedłem z nią tak samo, tylko Anna pierwsza się obudziła, żeby ich uspokoić trochę. No, oni się uspokoili dopiero jak tam otworzyli drzwi, jak zdali sobie sprawę, że komuś przeszkadzają. I potrwało to może chwilę i później zaczęli się kłócić na nowo, także czasami się trafia na takich ludzi. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią, to jest pani właścicielka tego hotelu. Bardzo miła osoba, taka uczynna, pomocna i powiedziała nam, że nam zamieni pokój, także spakowaliśmy swoje rzeczy i jesteśmy tutaj na plaży, a tam personel tego hotelu przeniesie nam nasze rzeczy do innego pokoju po przeciwnej stronie, bo ci państwo, którzy tak się zachowywali głośno, oni prawdopodobnie zostaną jeszcze 4 dni, także żeby uniknąć takich sytuacji niepotrzebnych, jak była wczoraj w nocy, to będziemy mieć ciszę i spokój, nikt nas nie będzie budził. Zostaniemy po prostu w innym pokoju. Na tą chwilę idę zobaczyć, jakie jest morze, bo jeszcze nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że będzie ciepłe. Idę do morza zobaczyć, czy jest ciepłe. Anna już była zamoczyć nogi, powiedziała, że jest fajnie. O, miała rację, rzeczywiście. Woda jest cieplutka. Ale super, nie to co nawet w Konstanca w Rumunii, tu jest cieplejsze morze.
A już w ogóle porównując z naszym polskim Bałtykiem, to Bałtyk to jest jak temperatura rwącej górskiej rzeki, a tu jest naprawdę cieplutkie morze, tylko że kamieni dużo. Wszedłem sobie tak w klapkach, żeby nie pokuć sobie nóg. Naprawdę fajnie, ale jest przecudowny widok przede mną. Zmieniliśmy plażę, jesteśmy teraz nad plaży obok, która była obok tej dzikiej. Tutaj podeszliśmy do takiego baru, takiej restauracji, zapytać się takiego pana, w zasadzie dwóch takich chłopców, którzy tam siedzieli, czy możemy tutaj wynająć sobie miejsce. Jeden z nich nie znał za bardzo angielskiego, ale jego młodszy brat, o dziwo, dogadał się z nami. Wynajęliśmy sobie takie dwa łóżka i parasolkę i zapłaciliśmy za to 600 leków. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, jak się ta waluta tutaj nazywa w Albanii. I to przeliczając na dolary, to jest jakby 6 dolarów, czyli 24 leje. Uważam, że to jest tanio tutaj, takie wynajęcie takiego takich łóżek, takiej parasolki nad morzem w Konstanca, czy w ogóle gdziekolwiek w Rumunii. Na pewno ceny są wyższe. Jeszcze chciałem wrócić do tej sytuacji, co mieliśmy wieczorem z naszymi sąsiadami w hotelu. Jakie są wasze przemyślenia, ponieważ zacząłem się was pytać, ale zacząłem później opowiadać, jak to wszystko wyglądało. Ja mam takie wrażenia, że dużo ludzi jeździ gdzieś w pewne miejsca, nie umie się po prostu zachować, są zbyt głośno, są trochę może nawet właśnie chamscy, kłócą się. Jakie są wasze odczucia? Zauważyłem, że to nie jest tylko tendencja ludzi z Rumunii, to jak akurat ich spotkaliśmy w Polsce. Widziałem też dużo właśnie podobnych takich sytuacji, takie robili właśnie wrażenia gdzieś Polacy, jak gdzieś jechali, to tak nie umieli się zachować, tak tacy byli, nie wiem, jakby przyjechali, nie obrażając nikogo, że ktoś jest ze wsi, ale z takiej wsi, gdzie, nie wiem, gdzie po prostu ludzie nie mają jakiegoś pojęcia o życiu całkowicie, z jakiejś takiej, wiecie, o co mi chodzi. Nie chcę nikogo ze wsi obrazić, bo ludzie ze wsi są jak najbardziej w porządku, ale mam nadzieję, że zrozumiecie moje przesłanie. Napiszcie jakiś komentarz, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami wiele razy, czy nie. No my tutaj jesteśmy na tej plaży, to jak już wspomniałem, bardzo ładnie. Jedynie co, to tylko bardzo, bardzo duży wiatr jest. I jeszcze jedna taka rzecz mi się przypomniała. W Polsce bardzo modne są parawany. Ja widziałem tylko te parawany w Polsce. Tutaj nie ma parawanów, mimo że wiatr jest naprawdę bardzo, bardzo duży. I jakie są jeszcze wasze opinie na temat parawanów? Ja przyznam się szczerze, że jak dawno temu jeszcze mieszkałem w Polsce, dawno temu, jakkolwiek to zabrzmiało, no parę lat temu, jak mieszkałem w Polsce i jeździłem nad morze, to używałem też parokrotnie tych parawanów, ale później jakoś tak sobie zdałem sprawę, że nigdzie na świecie, gdzieś, gdzie byłem, jakkolwiek to brzmi na świecie, no w paru miejscach w Europie, czy też poza Europą, jak byłem, to nikt nigdy nie używał takich parawanów. Jakie są wasze opinie na ten temat? Podzielcie się również. Teraz ja uważam, że taki parawan, to ja to nazywam parawan wstydu, bo ludzie tak rozkładają sobie te parawany na plaży, niejednokrotnie nawet przychodzą na plaży o 5 rano w Polsce, żeby sobie rozbić parawan i zarezerwować miejsce, żeby mieli jak tam siedzieć przez cały dzień na plaży. Nie wiem, mnie się to nie podoba i ja już od tego odszedłem, nawet jak byliśmy za nami nad polskim morzem, to no nie mieliśmy takiego parawanu ze sobą. Nie wiem, co wy o tym uważacie. Napiszcie coś. A my teraz za nami chcemy skorzystać ze słońca, opalić się trochę.
Pewnie jeszcze pójdziemy do morza. No i pokażemy wam później, co będziemy dalej robić. Jesteśmy teraz za nami w restauracji, czekamy na zamówienie. Zamówiliśmy sobie coś, mam nadzieję, dobrego do jedzenia. Wydaje mi się, że to może być takie w miarę jakieś lokalne jedzenie. Pokażę wam za chwilę co. Sałatkę taką i będzie mięso z dodatkami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będzie smaczne. A tymczasem mam do picia piwo. Ma taki bardzo ładny, bursztynowy kolor. Lokalne, albańskie piwo. Już wam pokażę buteleczkę taka. Tak się nazywa. Cokolwiek na nim pisze. Skosztuję, czy jest dobre. Bardzo dobre piwo. Takie delikatne w smaku. Ma śliczny kolor i również dobrze smakuje. Nic, czekamy na nasze zamówienie i zobaczycie, co będziemy jedli dobrego. Tak się prezentuje sałatka, którą zamówiliśmy. Mam nadzieję, że będzie dobra. Jak widać, są tu oliwki, pomidor, ogórek, papryka, ser. Wygląda naprawdę smacznie. A tak się prezentuje drugie danie. Tutaj jest mięso, jakieś ziemniaki, ogórek, pomidor, sos. W takim razie smacznego, kto jest przy stole. Pojedliśmy sobie w restauracji. Jedzenie było dobre, ale takie kilka uwag mi się nasunęło tutaj na myśl. Po pierwsze, no to nie było jakieś znowu zbyt tradycyjne albańskie jedzenie. Na pewno chcemy czegoś takiego typowo albańskiego skosztować. Będziemy szukali w jakichś restauracjach, które są bardziej bliżej centrum. Poza tym tutaj pan, tak jak nam przyniósł to jedzenie, to tak trochę dziwnie to wyglądało, bo przyniósł nam sałatkę i zjedliśmy za nam w zasadzie tą sałatkę. Na to mięso czekaliśmy dosyć długo później i drugim daniem się podzieliliśmy, bo my zawsze tak jemy dzieląc się, żeby skosztować wszystkiego, jak co smakuje. Także tak to wyglądało. Jesteśmy teraz na takim bazarze. Już wam pokażę, tutaj jest dużo jakichś takich może rzeczy, które można kupić, to znaczy ręczniki, jakieś klapki i taki targ z owocami i z warzywami. Anna wybiera winogrona. Zjemy sobie później. Jeszcze chciałem dodać, że za to jedzenie w restauracji zapłaciliśmy 1300 leków, tak? Jeżeli dobrze wymawiam. I to jest tak w przeliczeniu na dolary, 13 dolarów, czyli jakieś 52 leje. Tak mówię o tych cenach, ponieważ może na pewno ktoś będzie ciekawy, jakie są ceny w Albanii, ile co kosztuje. Anna bierze właśnie winogrona, wyglądają naprawdę smacznie i takie prosto ze słońca albańskiego. Zrobiliśmy takie małe zakupy lokalne, jeszcze wybraliśmy sobie tam z owoców nektarynkę. Ja sobie wziąłem ajran do picia, który później sobie wypiję, bo bardzo lubię taki jogurt. Anna wzięła natomiast zwykły. Tutaj jeszcze idziemy chwilę zobaczyć, bo tutaj jest taki sklep obok. Anna szuka klapków, bo chciała sobie kupić klapki. I co? Później mamy zamiar wracać do...
Zbliża się wieczór, idziemy sobie teraz tak na spacer. Zwiedzamy sobie tutaj okolice. Przeszliśmy się trochę wzdłuż morza. Tutaj widzę, zaczynają się takie fajne restauracje. Już wam pokażę. Panowie zapraszają do restauracji. Są ubrani w takie tradycyjne czapki, jakieś albańskie. Witają gości i zapraszają, żeby wstąpić i coś u nich zjeść. Jesteśmy właśnie w restauracji, zamówiliśmy sobie wino, bardzo dobre, wytrawne, na rok i do tego będziemy mieli bardzo dobre, mam nadzieję bardzo dobre, myślę, że na pewno będzie, mięso z jagnięciny, zapomniałem pewnych nazw po polsku, lamb, to jest chyba jagnięcina, jeżeli dobrze pamiętam. No i czekamy właśnie na nasze zamówienie. Widzieliśmy, jak tam się piecze ta jagnięcina na takim rożnie. Wygląda to naprawdę apetycznie i super. Dostaliśmy nasze mięso, już wam pokażę. Popatrzcie się, jak to wygląda do kamery. Jaka jagnięcina. Wygląda naprawdę wyśmienicie. Myślę, że też taka na pewno będzie. I tutaj wam jeszcze pokażę. Mamy chleb, taki przypieczony na grillu. My jemy niestety bardzo mało chleba, prawie w ogóle. Ale tym razem się skusimy i po jednej kromeczce chociaż spróbujemy do tego mięsa. Więc nie przedłużając, życzę nam smacznego. Jemy! Wróciliśmy właśnie do hotelu. Jedzenie było bardzo dobre w tej restauracji. Naprawdę było pyszne. To mięso było takie... no, rozpływające się w ustach. Wypiliśmy też to wino. Bardzo tak w sumie tanio zapłaciliśmy w restauracji za ten posiłek. To mięso kosztowało 40 lejów, przeliczając tam z dolarów. Także naprawdę za pół kilograma tego mięsa to była bardzo dobra cena. Do tego pół litra wina, które mieliśmy okazję wypić. Naprawdę było super. No i co? Kończy się nasz dzisiejszy dzień tutaj, takiego w zasadzie pierwszego dnia pobytu we Vlora. No, wczoraj, jak już przyjechaliśmy, to było późno wieczorem. Nie mieliśmy tak zbyt dużo czasu, żeby cokolwiek tutaj zobaczyć. Dopiero dzisiaj byliśmy właśnie na plaży. Spędziliśmy dzień, tak jak mieliście okazję widzieć. No i zobaczymy, co będziemy robić przez następne kilka dni, ponieważ planujemy tu zostać do soboty. W sobotę wyjeżdżamy i wracamy do Bukaresztu. Na pewno też tą podróż podzielimy też tak, żeby odpocząć trochę gdzieś po drodze i żeby gdzieś przenocować. Jeszcze się zastanowimy, gdzie. A tymczasem chciałem powiedzieć, jeżeli wam się podobał ten film, to oczywiście dajcie łapki w górę, skomentujcie go jakoś.
No i zachęcam, żebyście subskrybowali nasz kanał i zapraszam na nasze następne filmy.